Dzień dobry. Oto dzisiaj mamy do zrobienia ten pokoik w mieszkanku, który będzie wynajmowany. Jest tutaj wszystko już pościągane. Jest cały, będzie przerobiony. Muszę ściągnąć po prostu tapetkę, tą, która tu jest. Położyć nową, specjalną do malowania i ją pomalować. Powinno się udać. Dużo, dużo ściągania tapety będzie. Jak się do tego po prostu zabrać? No trzeba sprawdzić, co to za tapetka to jest. Ciekawa. Jest zmywalna, nienasiąkalna. Spróbuję najpierw na sucho tą pierwszą warstewkę, która schodzi elegancko, a później na mokro. Na mokro użyję właśnie rozrobionego kleiku. To jest tani klej, zwykły, raczej tani. No zwykły klej używany do tapetowania przez większość z saszetki, z małej torebeczki. A ja go używam po prostu do ściągania tapet. Nie używam urządzeń specjalnych, parowych. Nie używam jakichś tam dziurkaczy. To jest najprostszy sposób i najbardziej elegancki, który mi odpowiada. Jest to właśnie bardzo szybka robota. Niczego nie niszczę. I ładnie to później wygląda. No zobaczmy, spróbuję po prostu ściągnąć tą tapetkę, bo jest dość, pierwsza warstwa dość twarda. Jeżeli będzie problem, po prostu ją namoczę. Jeżeli nie będzie problemu, to ją na sucho pościągam, jak mi się uda, a potem jednak będę musiał już namoczyć. Zobaczmy, czy mi to wyjdzie. Pokażę Wam, jak to będzie fajnie wyglądało. Najgorsze w tym wszystkim jest, żeby zacząć. Więc trzeba znaleźć sobie jakąś, o, tu gdzie się tapety łączą, lekko. To jest gorki. Żadnego problemu. Lecę dookoła. Otóż pobojowisko moje wygląda właśnie w ten sposób. Wszędzie zdrapana pierwsza warstwa tapety. Ale wszystko wygląda nieźle. Teraz została właśnie ta druga warstwa, żeby ją... I tak jak mówię, wystarczy klejem. Zaraz to pokażę, jak to wygląda fajnie. Kwadracik. Ten kwadracik nasionka. Bardzo ładnie już widać. O, zrobią się bąbelki. Elegancko potem będzie można ściągnąć. Prawdopodobnie będą schodzić jak to. Całościowo. Żadnego problemu. Zobaczymy to. Mamy już posmarowaną klejkiem. Nie wszędzie, bo chcę pokazać. To jest niesmarowane, to jest smarowane, a to jest ten nasz kwadracik. Jak to elegancko powinno schodzić. No i właśnie do tego i nie dalej. Czyli to jest bardzo proste, schodzi dużymi, jak widać. No ale tylko do nawilżone. Bardzo fajna sprawa. Polecam. Zero wysiłku, nie trzeba dużo prądu, szpacheleczką, nie trzeba dziubać. Jak to nieraz wygląda, oj, tu mi się wydaje, trochę musi poczekać, chociaż, proszę, elegancja, Francja. Hmm.
Jeszcze troszkę czasu powinienem dać. Ja używam właśnie, ona jest bardzo stara szpachelka, ona jest tyle razy szlifowana, jest tutaj jak nożyk. Oczywiście wytrzymała blacha, szkoda mi jej wyrzucić, już pękła, bo się kiedyś zdenerwowałem. Nie chcę schodzić, ale jak ktoś nie ma, może po prostu paznokciami. Jakaś fajna pani, co ma długie paznokcie, proszę bardzo. Otóż. Również schodzi. Nie trzeba żadnej komplikacji. Teraz polecam klej do ściągania tapet. Tak to wygląda. Nic, tylko sobie posmarować i jechać dalej. O co w tym wszystkim chodzi? Klej nie spływa jak woda. Ktoś powie, że to nie jest profesjonalne. No nie wiem, co to znaczy profesjonalizm, jeżeli chodzi o ściągnięcie tapety jak najszybciej, jak najbardziej elegancko, jak najniższym kosztem, żeby to nie było żadnego tutaj rozgardiaszu specjalnego. Oczywiście ja mam, nawet nie sprzątałem, bo te mokre spadną na te suche, to ładnie zwinę, nie ma żadnego problemu. No to, ale no koszt takiego woreczka, nie wiem ile, 10 zł? A ile zapłacimy, jak przez 8 godzin będzie ktoś parownikiem nam 2000 czy 3000 watów napierniczał, bo to musi ugotować wodę i to chodzi o tą parę. No to prąd, może nam jeszcze kable popali, bo to nie wiadomo co w gniazdkach jest. Ten sposób na razie u mnie się super sprawdza. Oczywiście, można posmarować, jeżeli sprawdzić, nie schodzi, no to posmarować sobie jeszcze raz. To nie jest żaden problem. To rozrobić jak? No tak, żeby nie spływał, nie był za gęsty. No to chodzi, żeby on sobie posiedział na tym papierku, on sobie się wkłania. Ej, do butu się też przykleja. No i się tam wchłonie, ile powinien wchłonąć i elegancko się ściąga. Staje czysta, z dużymi kawałkami odchodzi, staje czysta ściana, nie trzeba tak skrobać za każdym razem, jak to nieraz może już ktoś widział, tragedia potem syfu tyle, że to wystarczy zwinąć w rulonik, bo to prawie całe tapetki. I ja tak robię, tak zaczynam sobie, wieś, przecinam na pół, mam górę, mam dół, tak sobie pomalutku, pomalutku. No w sumie to powinna być robota na cały dzień. Mi to zajmie 2-3 godziny. Czyli jeszcze z pokazywaniem. A jeszcze na kawę trzeba skoczyć co jakiś czas, żeby nie zasnąć z tego wszystkiego. Więc polecam ten sposób. Pokażę wam dalej jeszcze jak kładę tą następną tapetę i jeszcze jak maluję. Bo mamicha, czeka mnie tu tragedia.
już wszystko posprzątane, tapetka zdjęta, mogę malować suficik. Bardzo ładnie to wyszło. Oczywiście za kaloryferem nie. Nieładnie. Dlaczego? Nikt nie wciskał tam tapety. Po prostu nie było kaloryfera. Położono tapetę i dopiero później przykręcono kaloryfer. Więc narobiłbym więcej szkody, niż to warte. Po prostu ciężko by było mi przykleić tą tapetkę za kaloryferem, jak ja to robię. No ale elegancko. Posprzątałem. Zajęło mi to 3 godzinki. Oczywiście zajęłoby mi to mniej, gdybym najpierw wszystko posmarował, a potem od razu ściągał. Dlaczego? No byłem kilka razy na kawie, troszeczkę pobawiłem się telefonem. Później po tej kawie zachciało mi się siku, to byłem ze 2 razy już. No oczywiście nie śpieszyłem, klej musiałem sobie nowy rozrobić, bo mi się skończył. No i tak 3 godzinki. Oczywiście planowane było cały dzień. Także i tak jestem do przodu. I tak jestem do przodu. Czyli bardzo szybko, elegancko, bez wiórów na ścianie, bez wiórów na podłodze. Polecam fajny sposób. Może już go ktoś próbuje. Po prostu sam na niego wpadłem. Nie oglądałem, nikt mi nic nie mówił. Sam doszedłem do tego, bo się pomyliłem. Kiedyś chciałem ściągnąć tapetę i się rozrywała dziwnie. Metodą błędów doszłem do tego, że klejem można bardzo fajnie ściągać tapetę. Jak już ktoś to próbuje, może od lat, wie o tym, na pewno nie ukradłem mu tego pomysłu. Jeżeli opatentował, bardzo go przepraszam. No niestety ja tak robię, bo sam na to wpadłem. I polecam każdemu, po co się męczyć z steamerami, tymi czajnikami, parownikami. Są specjalne oczywiście płyny. No ale to następny koszt też kosztuje. No teraz ściana jest dobra już do kolejnego tapetowania. Oczywiście tak mam. Jeżeli chciałby ktoś, żebym ją pomalował, jeżeli sami byście chcieli, ktokolwiek by chciał, to należy umyć ten klej. Oczywiście podczas... Teraz jest fajnie, suchy, ale jak jest mokre, jest masa kleju, to się przykleja, jak Spider-Man, mogę chodzić. Trzeba go umyć, to już wtedy ten klej trzeba ściągnąć, gdyż jak się go pomaluje, może w pierwszy dzień nie wyjdzie ani w drugi, ale za jakiś czas farba wyschnie, klej schnie wolniej, letko i robią się takie zmarszczki dziwne, pęknięcia. Czasem ludzie się pytają mnie, od czego to jest. No, była tapeta, pomalowaliście po prostu. Może to nawet po tygodniu nie wyjść. Ale za jakiś czas na pewno na 100% wyjdzie. To będzie taka hała, że szkoda gadać. Więc co? Kolejny krok. Sufit. A później chyba do domu. Ładna pogoda dziś na dworze. Zobaczymy. Marka.